Witaj piękna, chcesz się nauczyć takiego szybkiego, ekspresowego, bardzo łatwego makijażu? Zostań ze mną na tym filmiku, pokażę Ci krok po kroku, jak zrobić taki piękny, subtelny, kobiecy, ale jakże elegancki makijaż. Zapraszam. Krok, jest to baza, daje nam gwarancję tego, że makijaż będzie pięknie się trzymał, że nic nam nie spłynie, makijaż będzie nieskazitelnie trwały. Następnie podkład i pędzelek i rozprowadzamy. Takim ruchem stempelkowym do dołu rozprowadzamy. Podkład, popatrz jakie to jest krycie. Co jest ważne, ten podkład nie zatyka porów, nie jest komedogenny, pięknie trzyma się przez 12 godzin, ładnie kryje, w ogóle go nie czujemy, on stanowi drugą skórę na naszej twarzy. To jest coś pięknego, jak ten podkład pięknie nam się trzyma. Pod oczy perfekcyjny korektor, który kryje nam wszelkie zasinienia. Można rozprowadzać pędzelkiem. Popatrz, jakie to jest proste, naprawdę. A okolica oka wygląda już od razu na świeżą, wypoczętą. Nieduża ilość korektora, ale jaki efekt. Proszę, zobaczcie same, jak pięknie kryje zasinienia. Co jest ważne? Ważne jest, abyście pamiętały o nawilżaniu okolicy oka. Rano, wieczorem, dziewczyny, kremik i niewielka ilość korektora. I popatrzcie, od razu inne spojrzenia. Pudrem jedwabistym, który robi niesamowity efekt Photoshopa. Ładnie utrwala mi makijaż, dodatkowo niesamowicie wygładza mi skórę, sprawiając, że moja buźka jest gładziutka, jak po Photoshopie. Niesamowity efekt, dziewczyny, koniecznie musicie mieć. Ja Wam dobieram indywidualnie te odcienie tych pudrów, więc na przypudrowanie, jeszcze jak to się mówi, noska, dziewczyny, koniecznie puder jedwabisty. Jak wspomniałam, mój makijaż będzie łatwy, szybki i prosty, więc do tego użyję tylko jednej paletki cienia do brwi. Popatrzcie, cieniem sobie ładnie przeczeszę, wyrównam, nadam kształt i ładnie te braki gdzieś tam uzupełnię i gotowe, dziewczyny. Popatrzcie, jakie to proste. Brew gotowa. I teraz czas na konturowanie. Do tego użyję magicznej naszej różdżki. Jedna paletka, wszystko w jednym miejscu. I ale zobaczcie, jaki piękny powstanie makijaż. Zaczynamy od konturowania. Rozświetlacz, moje drogie, na szczyt kości jarzmowej. Niewielką ilość ładnie sobie tutaj nakładam. Następnie róż. Popatrzcie, jak zmieni się zaraz połówka mojej buźki. Zaraz Wam pokażę, jak jest wykonturowana, a jak nie. I same sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto konturować buźkę. Jak to dużo już daje w makijażu konturowanie. Dobrze dobrany podkład, puder, konturowanie. I dziewczyny, naprawdę makijaż nie musi być jakiś skomplikowany, ale dobrze dobrane produkty, konturowanie i jest efekt wow. Popatrzcie, tu jest wykonturowana buźka, a tu nie. Patrzcie, jaka jest różnica. Dobrze, zaczynamy dalej. Teraz czas na oko. Rozświetlacz. Dajemy tutaj wewnętrzny kącik oka. Następnie brązerem ładnie wyciągamy tutaj oko. A różem dajemy na środeczek powieki. Popatrzcie, jak to wszystko jest ładne, spójne. I do tego, jeżeli chcemy wzmocnić jeszcze efekt makijażu, to pokazuję Wam jeszcze coś. Biorę sobie wodoodporną granatową kredkę i wzdłuż linii rzęs tutaj delikatnie maluję kreseczki na dole i na górze. Następnie pomocą pędzelka ładnie to rozcieram. Ona tak pół minutki jest jeszcze plastyczna i delikatny akcencik. Powiem Wam, dziewczyny, to jest makijaż przepiękny, świeży, piękny, elegancki, bardzo, bardzo ładny. Do tego tuszujemy rzęsy, moje drogie. Jeśli szukacie tuszu, który robi efekt wow, takich wydłużonych, pogrubionych rzęs, efekt sztucznych rzęs, to koniecznie musisz mieć ten tusz. A makijaż dopełnię pięknym błyszczykiem na ustach. Ojej, ale cudo. Moja droga, to jest bardzo szybki, ekspresowy, łatwy makijaż, który każda z Was poradzi sobie. Więc nie czekaj, zacznij przygodę z makijażem, takim prostym, ale jakże pięknym, eleganckim. Jest to ładny, subtelny, bardzo kobiecy makijaż. Jeśli pragniesz zacząć przygodę z makijażem, napisz do mnie, dobiorę Ci idealnie produkty, które będziesz mogła zakupić u mnie. Jestem służę pomocą, jestem ekspertem do spraw pielęgnacji i wizażu i zajmuję się tym na co dzień profesjonalnie. Z przyjemnością pomogę Ci dobrać idealnie produkty.